Cześć ludziska, witam was o poranku, poranną, świeżo zaparzoną, wspaniale pachnącą kawusią. Ależ ten weekend szybko minął. Całe szczęście mam urlop przez cały nadchodzący tydzień. W każdym razie, czego możecie się spodziewać w LCMC na Twitch w tym właśnie tygodniu? Wiem czego, na pewno nie tego. Właśnie w zasadzie nie dużo tego, pomimo tego, że mam tą koszulkę, bo tak mi było jakoś bliżej do niej w szafie. Star Citizena będzie ekstremalnie mało, ze względu na stan techniczny tego półproduktu właśnie. I pomimo tego, że CAG zarzeka się, że nie, to nie Free Flight jest powodem tego, że nikt, dosłownie nikt, nie może doznać tego półproduktu w pełni swojej chwały, a tam naprawdę jest co doznawać, tak? Muszę obiektywnie powiedzieć, że jest co doznawać. Bo mówią, że to technologie, które zostały wprowadzone w Alpha 3.18.0 się psują. To może po chuj organizować Free Flight, który tylko dokłada oliwy do ognia, bo bez Free Flight wszyscy mogą się jakoś tak w miarę dobrze bawić. No, ale dobra, taki mały rancik tutaj z mojej strony. Dzisiaj wracam na Marsa. Occupy Mars the Game. Zobaczę, jak tam moje ziemniaczki i postaram się dołożyć wszelkich starań, żeby cholera zbudować ten przeklęty łazik. Na pewno trzeba będzie rozbudować bazę o kolejne moduły, także zobaczymy, jak to wyjdzie. W środę będą robale. Będzie bardzo dużo robali i będą odnóża latające w powietrzu i będą eksplozje i będzie krzyk i będzie płacz. Starship Troopers Extermination. Oczywiście Early Access. Tak właśnie widzę Early Access, ale co z tym zrobimy? Nic z tym nie zrobimy. Jest, bo jest. Tak czy inaczej, gra jest bardzo grywalna. Bardzo na tym wczesnym stopniu. Oczywiście ma swoje problemy, ma multum tych problemów, do których oczywiście dojdziemy w czasie transmisji. Niemniej jednak, po pierwsze, bardzo dobrze według mnie oddaje klimat oryginalnych filmów. Po drugie, można w to grać bez problemu z randomami. Tak, wow. Każdy jakoś wie, co robisz. Wydaje mi się, że to jest debiloodporna gra. I trzy, ja pierdzielę. To naprawdę dostarcza satysfakcji. Nie wiem, może dlatego, że to jest bezmózgi mord na wielkich robalach? Może dlatego. W sobotę myślę, że wskoczymy do Star Citizen i zobaczymy, czy da się tam coś już wyciągnąć po całym tygodniu potencjalnych poprawek na backendzie. No, okay, tak to wygląda z mojej strony. W niedzielę natomiast coś, do czego chciałem wskoczyć dawno, ale się nie dało. Teraz wydaje się być to grywalne w jakimkolwiek stopniu. I wygląda dużo lepiej niż wyglądało, mianowicie Wild West Dynasty. Poprawiono grafikę, poprawiono wydajność, i to bardzo sporo w zasadzie. I dodano tryb z pierwszej osoby, dzięki czemu nie trzeba będzie oglądać absolutnie żałosnych animacji naszej postaci, przynajmniej w większości przypadków. No, to tyle ludziska, także widzimy się na Twitch, przeżyjcie, powodzenia i oby wam dobrze mięso na grillu skwierczało. No, do zobaczyska.